Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Widzimy się po spotkaniach Widzew Łódź Krakowie, a także po derbach Poznania, a więc starcia Warty Poznań z Lechem Poznań. Żeby to sobie wszystko uszeregować i jeżeli kogoś nie interesuje, powiedziałbym analiza po danym spotkaniu, zamieściłem rozdziały w tym filmie, także możecie sobie płynnie przejść albo do spotkania Warty z Lechem, albo do tego pierwszego spotkania, a więc Widzewa z Krakowią. No i zaczynając jakby porządek chronologiczny, przejdźmy sobie od razu do wydarzeń z Łodzi. Debiut nowego trenera, no bo Daniel Myśliwiec zastąpił na tym stanowisku Janusza Niedźwiedzia, no i trzeba powiedzieć, że fantastyczny początek w wykonaniu byłego trenera Stali Rzeszów, bo wygrana, która w szczególności cieszy, no bo przypomnę, że Widzew miał tę słabą pasę, zresztą nieprzypadkowo Janusz Niedźwiedź pracę stracił, ale co może jeszcze bardziej smakować, to fakt, że Widzew pokonał Krakowie, która przypomnę tylko była jedną z dwóch niepokonanych dotąd ekip w Ekstraklasie, no bo pasy obok Legii jeszcze nie zaznały smaku porażki, natomiast dzisiaj całkiem chyba słusznie, sądząc po tym spotkaniu, poległy w Łodzi. Wynik otworzył Bartłomiej Pawłowski, a więc no niewątpliwie jedna z gwiazd tamtego sezonu i najpewniej też główna twarz tego projektu Daniela Myśliwca, bo myślę, że to będzie jednak kluczowy piłkarz tej drużyny. Fantastycznie wyskoczył do tej główki, czy właściwie zawisł w powietrzu, wykańczając tę sytuację. Krakowia próbowała, ale mam wrażenie, że nie miała do końca pomysłu na grę. To znaczy ta koncepcja tak nie do końca się zgadzała. Myślę, że taki brak wielowariantowości w ataku to było coś, co można zarzucić tutaj gościom, którzy naprawdę próbowali grać w piłkę, no bo też umówmy się, nie zamknęli się, tylko szukali swoich szans, no bo to są czy Szarze Makucha, czy Czalmana, co zresztą oglądamy od dłuższego czasu, ale patrząc sobie chociażby na matematykę, no to faktycznie ona nie przemawia za drużyną pasów, bo co ciekawe, ponad 300 minut bez bramki, jeżeli chodzi o Krakowie, bo to są dwa bezbramkowe spotkania z Wartą Poznań, a także z Krakowią, z Koroną przed dwoma tygodniami, jeszcze przed tą przerwą na kadrę, no i dzisiaj po raz kolejny pasy nie potrafiły strzelić. No w drugiej połowie co prawda bramka padła po stronie, że tak powiem, Krakowi, natomiast na Jakub Jugas trafił, ale nie do swojej siatki. Nie chcę być złośliwy, mówię to oczywiście z przymrzeniem oka, bo wiadomo, że sytuacja dość pechowa, no i też taki, powiedziałbym, dramat tego zawodnika, no ale wiadomo, no gdzie jedni się płaczą, no tam drudzy cieszą, no i Widzew, powiedziałbym, zyskał wiele na tej sytuacji, natomiast też trzeba oddać co królewskie królowi, a więc Jordiemu Sanchezowi, który fantastycznie się zachował po tej wrzutce Kerka, gdzieś tam przepchał się w polu karnym, potrafił znaleźć sobie miejsce, stworzyć sobie sytuację do strzału, no ale finalnie strzelał piłkarz Krakowi. Wynik, który chyba oddaje to, co oglądaliśmy, bo myślę, że Widzew grał z polotem, przede wszystkim też inna formacja, bo to była taka, jak powiedziałem, klasyczna formacja 1-4-3-3, odejście od tego poprzedniego zestawienia jeszcze za kadencję oczywiście Janusza Niedźwiedzia, wiadomo, że efekt nowe miotły plus kilka zmian koncepcyjnych, no musiały podziałać, no i chyba dobrze się stało, że Widzew wygrał, mówię tutaj ogólnie z perspektywy ligi, no bo wiadomo, że też no, trener chciał dobrze zacząć, ci kibice, którzy tutaj tłumnie wypełnili ten stadion, też mają powody do radości, żeby w końcu Widzew się odbił od tego ligowego dna, wiadomo, że też no bardzo zbita jest ta cała stawka w środku tabeli, no i bardzo małe są różnice punktowe, natomiast jeszcze jakby wszystko przed Widzewem, być może zaatakuje górną część tabeli, no kto wie, zresztą sam Daniel Myśliwiec był łączony z kilkoma poważnymi klubami, także też naprawdę no jest dużym fachowcem i myślę, że z nim u wodzy Widzew może zagrać o coś dużego, natomiast płynnie przechodząc do tego kolejnego spotkania, nie w Grodzisku Wielkopolskim, ale przy Bułgarskiej, no bo przypomnę, że mimo tego, że Warta była formalnym gospodarzem tego meczu, no to spotkanie rozgrywane na stadionie Lecha Poznań, Lech wygrał, punkty dla kolejorza cenne jak tlen, no bo to było takie spotkanie, w którym po prostu Lech musiał sięgnąć po komplet. Nie wiem, czy zagrożona była posada Johna van der Broma, ale bez wątpienia jeszcze przed tą przerwą na kadrę. Pamiętam to spotkanie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze i też wydawało się, że kolejorz musi to wygrać. Tam remis ze słabym Górnikiem, z Górnikiem będącym w kryzysie, ale dzisiaj kontra ta, powiedziałbym, taka poukładana i dobrze zorganizowana drużyna Warty udaje się tutaj wygrać. No też wiadomo, że derby rządzą się swoimi, powiedziałbym, swoimi historiami, bo patrzyłem sobie na te mecze Warty z Lechem Poznań, no to co ciekawe, ani razu Warta nie zdołała wygrać z kolejorzem. 7 spotkań, dotąd 7-krotnie lepszy Lech Poznań, także coś tutaj jest magicznego w tych spotkaniach i niezależnie od tego, czy Lech ma formę, czy gra o mistrza, czy ma swój słabszy, czy gorszy moment, czy to Warta jest prowadzona przez Piotra Tworka, czy teraz Dawida Szulczka, no to nie ma sposobu na tego kolejorza. Mecz fajny, mecz ciekawy, myślę, że taki mecz po stronie Lecha bardzo otwarty,
karty. Dużo fajnych sytuacji na początku spotkania, dwie niezłe w wykonaniu Marchwińskiego. Przede wszystkim to złożenie się do strzału takie ekwilibrystyczne, kiedy w stylu Zlatana Ibrahimowicza próbował pokonać bramkarza, natomiast nie weszła ta piłka. Później mamy minutę 30 i też takie dogranie fajne z prawej strony Souza, no i Marchwiński też tak to wykończył. Warto podkreślić, że nie grał na swojej nominalnej pozycji, to znaczy ja myślę, że to jest piłkarz bardzo uniwersalny i może grać zarówno na dziesiątce, jak i na skrzydle, jak i dzisiaj na dziewiątce, ale w świetle absencji Michaela Iszaka, którego zmogła choroba, właśnie to popularny Marchewa grał na tej pozycji numer 9 i wyglądał bardzo dobrze. Myślę, że się tam odnajduje. To też jest oczywiście inny profil napastnika niż kapitan Lecha, ale też no, taki piłkarz, który może wiele zmienić, wiele wnieść i też zmienić szyki obrony rywala, bo myślę, że też Warta nie do końca wiedziała, jak się odnaleźć, pewnie szykując się na to, że to jednak Iszak będzie grał od pierwszej minuty, natomiast też no, druga linia Lecha myślę, że się mogła podobać. Wrócił też do takich, powiedziałbym, łask i do dobrej formy Murawski, ale to jest oczywiście taki początek dobrej gry, bo pamiętamy dotąd, jak Lech wygląda, więc też nie chcę przesadnie chwalić piłkarzy Lecha. Na 2-0 podwyższył Dagerstroll, wykorzystując sytuację, będąc takim prawdziwym lisem pola karnego, co też warto podkreślić, bo dała ta bramka dużo spokoju, bo myślę, że początek drugiej połowy wykonania Warty był groźny. Był niebezpieczny, nieźle wyglądał Kajetan Schmidt i też Witzinger, który pojawił się na murawie, no też sprawił, że tutaj piłkarze Lecha musieli wejść na taki wyższy level koncentracji, ale na samym końcu jest wygrana, wygrana, która też no, daje Lechowi sporo, jeżeli chodzi o ligową tabelę, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no ta niebieska strona Poznania nie mogła być zadowolona, jeżeli chodzi o ten początek sezonu. Pamiętamy tę historię, Lech odpadł z eliminacji Ligi Konferencyjnej, została tylko rozgrywki ligowe plus Puchar Polski, no ale jednym słowem duże rozczarowanie, no bo wiadomo, że wszyscy w Poznaniu ostrzyli sobie zęby, licząc na jakąś taką powtórkę z tego, co oglądaliśmy w Lidze Konferencji przed rokiem. Natomiast no, na ten moment w tym sezonie pozostaje tylko walka w Lidze, a także w Pucharze Polskim. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Fakt są takie, że Lech wygrał 2-0. Widzew Łódź również wygrał 2-0, także takie dwa spotkania na 2-0. Sprawdźmy też, jak wygląda sytuacja w tabeli, bo trochę się pozmieniało. Ja o tym wspomniałem, że był bardzo duży ścisk, no i te drużyny wszystkie walczą, gdzieś tam się przepychając i rozpychając łokciami. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę, no jeszcze nie do końca minioną kolejkę, no bo czeka nas jedno starcie poniedziałkowe. Natomiast Widzew zaliczył fajny awans w tabeli, bo jest na ten moment 9 lokata, 10 punktów na koncie. Krakowa wyprzedza cały czas ekipę Daniela Myśliwca, jest to również 10 oczek, ale 7 spotkań, jeden mecz rozegrany mniej. Natomiast jak widzicie dalej, to jest Warta, miejsce 11 i 9 punktów. No i Lech Poznań, który z tych wszystkich ekip znajduje się na samym, powiedziałbym, na samej górze, no bo to jest 6 lokata i tylko 6 spotkań, 11 punktów. No też warto dodać, że Lech ma przed sobą trudny terminarz, ale też trudnych rywali, bo na rozkładzie między nim Pogoń Szczecin, ale myślę, że przede wszystkim tutaj ta koncentracja będzie się skupiała na tym, że jest najpierw mecz ze Stalą Mielec. Wydaje się to spacerek, chociaż oczywiście nie można rywala ignorować, ale później to jest mecz z Rakowem Częstochowa. A więc też taki arcyważny bój na początku tego sezonu, no i mecz przede wszystkim, który trzeba tutaj wygrać. Być może Lech będzie myślał o tym, że Raków będzie rozkładał siły na tę Ligę Europy, a także Ligę i poszuka gdzieś swoich szans w tym wszystkim, bo jest ta kadra bardzo szeroka. Miejsc tylko 11, wiadomo, że Lech raczej, no właściwie tylko zostaje mu koncentrować się na lidze, więc być może tutaj ugra coś z mistrzem Polski. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Na samym końcu oczywiście zachęcam tego czerwonego guzika o nazwie subskrybuj. Kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie też o kciukach w górze pod materiałem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.